tutaj muszą na pewno mieć dylemat. Bo jeżeli teraz oddamy, jeżeli teraz weźmiemy Shena, to przeciwnicy na pewno wezmą Sivir. Jeżeli weźmiemy Sivir, Splice może zabrać Shena. Tylko no pytanie, tak. Czy to zrobią, już mieli okazję i tego nie robili. First pick Sivir. Mam migawki z meczu numer 1, jakby nie patrzeć. W końcu też właśnie tak wyglądały pierwsze wybory, jeżeli chodzi o mecz, spotkanie numer 1 w tym Best of 5, które zresztą z tobą komentowałem, o godzinie 17. No i zobaczmy, czy to będzie Rek'Sai. Tu będzie Rek'Sai zbanowana, czyli Gragas. Nie mogą oddać mu wolę Gragasa. Potencjalnie w jednej z drużyn Gragas musi być. Tak, i nie może on być w rękach Move'a, bo to będzie koniec. Move robi niesamowite rzeczy na Gragasie. I nawet jeżeli zostanie wybrać... Ha, ale zostaje wtedy otwarta Elise. Elise, Nidalee też również się widzieliśmy, więc czemu by też nie. O, właśnie chyba Splice Eliska. Gragas jest zagrożeniem, ale Elise jeszcze większym. Lucian. Czy po raz kolejny Splice będzie szło tutaj pod Snowball? Zobaczmy, co zaproponuje nam Unicorns of Love. Póki co pokazywana jest Karma. Karma Sivir plus Shen. Niezłe połączenie. Tylko pytanie, kto dostarczy Shena do zespołu przeciwnego, bo nie będzie to ani Sivir, ani Karma. Tutaj czekamy na jakieś agresywne piki na dżunglę oraz na mida. No tak, czy na pewno chcemy tego Shena? Shen nie wypadał tak wcale źle, jakby nie patrzeć. Unicorns of Love, świetna synergia też, jakby ten... Jakby tutaj przeanalizować Sivir Ultimate, Karma. Mantra plus tarcza, ogromnej ilości jednostek movement speed. A tymczasem Splice dwa piki. Właśnie Gangplank otwarty. Gangplank otwarty, Gangplank podebrany. Wunder zagrał całkiem niezłego Gangplanka w meczu numer 3. Tak więc zobaczymy, czy tutaj również popisze się czymś takim. Pokazywany Zed w ogóle, ale... Czy tutaj Zed może być wybrany? Nie sądzę. To jest postać, której chyba nie widzieliśmy ani razu w tym splicie. Tak mi się wydaje, że na Zeda nie zdecydował się już żaden zawodnik obecnie. Podczas transmisji naszych Zeda nie było w ogóle. Tak. Ale jak działo się na równoległych streamach, to tego już nie wiemy. Ale chyba Zeda faktycznie nie ma. To jest ryzykowny wybór i myślę, że mało kto by się na niego zdecydował. Zwłaszcza podczas trwania LCS-u, chociaż tutaj walka teoretycznie jest o zdecydowanie wyższą stawkę. Chociaż wiadomo, cała liga polega na tym, że walczysz o te punkty, które pozwolą ci wejść właśnie na Mistrzostwo Świata. Ewentualnie nie odpaść z LCS-ów, tak? Tutaj między innymi Origin musiał walczyć o to, żeby się utrzymać. Jakimś cudem mi się udało. Unicorns of Love, dwa ostatnie wybory po ich stronie. Na pewno nie będzie to Thresh ani Sion. Nidalka może no muszę to się teraz zastanowić, co my chcemy mieć w dżungli? I co my chcemy mieć na midzie, ewentualnie w sporcie, no bo Karma flex pick, tak? Tak jest. Tutaj się ktoś zapyta, co oznaczają te cyferki nad pikami na dole. To jest rotacja, w której były one wybierane. Tutaj Unicorns of Love na przykład w pierwszej rotacji wybrał Shana, bo miał first picka. Potem w odpowiedzi tutaj przeciwnicy wybrali właśnie Rek'Sai. No przepraszam, Tahmkench oraz Shen ze strony Unicorns of Love były wybrane jako pierwsze, więc oni byli jako drudzy po stronie czerwonej. W międzyczasie ostatnie piki już za nami, Bard plus Nidalee dla Unicorns of Love, zaś dla Splice będzie to... Będzie to... No będzie nie to. Będę tego powtarzał przez 30 sekund, ale no wypadałoby się już zdecydować. No tak, czekamy jeszcze na wybór midlanera. Marzahar w poprzedniej grze również wybrany w ostatniej rotacji, teraz możemy się tego też spodziewać, tak jak grywam Marzaharem i tak też dzieje, jest wybrany Marzahar. Nie lubię tej kompozycja postaci. Kompozycja Splice bardzo podobna. Tak, ale naprawdę nie lubię tej postaci, bo... No nie wiem, w moim odczuciu ona nie jest aż tak potężna. To, że Splice wygrał w meczu numer 3, w prawie żadnym stopniu nie zależało od Malzahara. Fakt, kilka ultimate'ów z jego strony w Ezreal były istotne, było kluczowe, ale to samo może zrobić Syndra, jeżeli trafi dobrze swoim stunem. Ktoś rzucił na czacie, że Unicorns of Love w późniejszej fazie rozgrywki ma troszkę mało obrażeń i tak, tutaj się muszę zgodzić, no bo nie ma co ukrywać, Shen nie służy do zabijania, Bard również, Nidalee to jest tylko w jeden target obrażenia, ale bardzo łatwo z nią skontrować. Karma to też jest tylko poke i ona polega tylko ewentualnie na Q. To nie są też takie ogromne obrażenia, również łatwo z nią skontrować. No i jedyne takie obrażenia sensowne, duże, to Sivir. Z kolei Splice, zobacz, tutaj bije Gangplank, bije też w midgame, w early game. Elise bije
Również Malzahar w jeden target oczywiście. Lucian, więc tutaj kompozycja z ogromną ilością obrażeń. Dokładnie tak. My przechodzimy już powoli do tego starcia, o którym tyle już mieliśmy okazji powiedzieć. Unicorns of Love popełnia ten sam błąd co w meczu numer 3, moim zdaniem. Tak wspomniałeś. Obrażenia. Brakuje obrażeń. Jest przeżywalność i early game, mid game może faktycznie należeć do nich, bo co z tego, że Shen jest głównie tankiem? On do mid game on zadaje duże obrażenia. Nie można go zignorować. Zresztą tankowie na ogół są robieni w taki sposób, że muszą zadawać tych obrażeń całkiem dużo, aby nie można było ich ignorować, bo inaczej wszyscy by omijali ich i zabijali na samym końcu. Tak, po samym Champion Select Święt twierdzi, że może to być fakt, że 3-1 dla Sprite jest bardzo możliwe. Zgadza się, to jest to w pewnej rozciągłości też uważam, że będzie to 3-1 dla Splice, o tym mówiłem już jakiś czas temu zresztą. Nagroda. Infernal Drake jako pierwszy. W tamtym meczu mieliśmy tylko dwa Cloudy. Czyli nareszcie Infernal pierwszym smokiem. Wydaje mi się, że Unicorns of Love troszkę lepsze predyspozycje do zabrania tego obiektywu, zważywszy na ten dosyć stabilny laning phase. No i oczywiście Stand United od Shena. No i zobaczmy, jak tutaj będzie układała się rozgrywka numer 4. Cena włóczni oczywiście nie trafia na w nikogo. Wszelkie rozstawienie zespołu Splice w ogóle pilnują tego red buffa bardzo potężnie. Oni wiedzą, że Nidalee może grać agresywnie. Tym razem Warlord's Bloodlust dla Sivir. Nie będzie to Fervor. Myślę, że słusznie. Widzieliśmy dzisiaj już Sivir pozbawioną tego Bloodlusta i ja przyznam, że nie byłem zachwycony. No tak, lepiej pozostać już Sivir przy tym Warlordzie, jak już od jakiegoś czasu mieliśmy okazję się przyzwyczaić. Nie kombinować z Fervorem. Obydwaj junglerzy zaczynają od kampów na topie. Helixang z Veritasem czekali tutaj na swoich oponentów. To jest bardzo popularny też pierwszy poziom. Cosmic Binding świetnie wiążący dwóch oponentów. Ogromne obrażenia Barda. W połączeniu jeszcze z Thunderlordem, który właśnie tutaj mocno obił Kobiego. Zabójcze połączenie. No niewątpliwie. Tymczasem... No, botlane. Jak to botlane? Będzie się obijał. Jestem ciekawy, czy to będzie typowo NA pajacerka przez 50 minut, obijanie się, jakieś walki pozbawione sensu, czy może takie bardziej zachowawcze, dystyngowane zachowanie europejskie, gdzie tak naprawdę tutaj zawodnicy będą raczej bali się podejmować takich walk o pietruszkę. Wiem, że w Ameryce lubią się bić. Oni po prostu lubią się prać po mordach, jak tylko nadarza się do tego okazja. Podczas gdy w Europie, jak już do walki dochodzi, to dlatego, że bardziej z konieczności niż dlatego, bo... nie wiem... Bo jest taka okazja. Helisang zwardował Blue Buffa, ma tam wizję. Pozostawiony sam sobie Veritas na bocie daje radę, więc Helisang będzie tutaj chciał przeszkodzić kolejną dżunglę, ale na topie wymiana już od samego początku Wunder obity przez Czaczy'ego. Ale on posiada sustain, więc w razie czego będzie musiał wyleczyć się. Tak jest. No tutaj padło pytanie, dlaczego nie ma lane swapów. Przede wszystkim wraz z wprowadzeniem patcha 6.15 tutaj wprowadzono nagrody za zniszczenie jako pierwszy zespół pierwszej wieży w meczu. Po drugie, wieże na bocie oraz na... na midzie oraz na topie mają 50% redukcję obrażeń do bodaj 5 albo 8 minuty. Już teraz przyznaję, że mi ta liczba wyleciała kompletnie z głowy, chociaż tyle razy już to powtarzaliśmy. W ogólnym rozrachunku nie opłaca się ryzykować właśnie lane swapów, lepiej pozostać na własnych liniach, żeby mieć kontrolę nad tym, kto zniszczy wieżę pierwszą jako pierwszy. Też fakt, że jeden z zespołów byłby poszkodowany właśnie z uwagi na to, że zadawałby o 50% mniej obrażeń w tej trzeciej, boże, 5-6 minucie spotkania. Też nie pozostaje bez echa. Stąd właśnie taka zmiana w mecie. Wynikało to też z faktu, że Riot do tego dążył. To nie były przypadkowe zmiany, czy tam przypadkowa wynik tych zmian. To było celowe, zamierzone działanie Riot Games, które chce, aby rozgrywki na tym najwyższym poziomie, rozgrywki właśnie LCS-owe, jak najbardziej oddawały charakter meczów solo kolejkowych. Oj, Czaczy potężnie obity, jest tutaj zagrywany flash, mimo wszystko zabrakło tutaj jednego ataku od Wundera, pojawia się mów z red buffem, on prawdopodobnie tutaj będzie wysadzał Wundera, Wunder ratuje się tą ucieczką, pytanie czy to się uda, jest dodżowana tutaj włócznia, pojawia się Trashy, a i ta sytuacja mogła się odwrócić na korzyść drużyny Splice, niewiele tutaj zabrakło. Świetnie Trashy tutaj zareagował i Wunder przede wszystkim też zachował zimną krew do ostatniego momentu. To prawda. Tutaj dużo się podziało na tym top lane. Ja już widzimy od samych pierwszych minut tego spotkania bardzo aktywnie działają sobie. Obydwaj junglerzy trzeba tutaj
przyznać się, że świetne wyczucie na mapie. Wiedzieli, gdzie się mają znaleźć, w jakiej porze. Trafiony Cosmic Binding. Ale w sumie też nie był to on szczególnie trudny do wyminięcia, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o farmę, no to póki co troszeczkę lepiej wychodzi chyba na tym Veritas. Teraz Kobi też bardzo potężnie robi tych Bart, wprowadza masę. Tak, wychodzi lepiej, ale na pewno niewiele, bo zobaczę, tych kripków niebieskich jest troszkę więcej. Więc Kobi pod wieżą sobie po prostu zaraz to odrobi, tak? Tutaj dużo presji wprowadza Bart na linię. Lubisz grać bardzo przeciwko Bardowi? Przeciwko nie. A z Bardem? Zależy. Od? Od tego, kto gra tym Bardem. Majka. Ale zobaczmy, górna alejka. Po raz kolejny Pirat wydaje się w walkę z Shenem. Zauważyłem, że na pierwszych trzech poziomach wbrew pozorom Shen ma przewagę. Te wymiany będą przez niego wygrywane. Problem zaczyna się później, kiedy już ten Shin jest złożony, to zresztą widzimy w ekwipunku Gangplanka, kiedy też kolejne przedmioty wchodzą do gry i przede wszystkim wyższy poziom. Te beczki też jest łatwo. Pojawia się tutaj Trash i będzie na pewno czekał na pilar od Mikixa. Mikix powoli się tutaj odpala. Mimo wszystko Helisang, Veritas oddalają się na bezpieczną odległość. No i nie ci jednak tutaj z tego ganku. Niestety, tak jak mówisz, tutaj nieskuteczne podejście. Trash jest zauważony na wardzie, te rzeczy nie zaskoczy przeciwników. Magiczna podróż, pyk, Lizang jest bezpieczny, jeszcze łyknął sobie z kapliczki, jaką postawił chwilę wcześniej. Tak, tutaj Wyzyczaczy nie musi się w tej chwili martwić o Trashiego. Zobaczmy to jeszcze po raz kolejny Trash na wardzie. Bardzo lubi łapać tę wizję. Wie, że może spokojnie Wundera puszować. Nie musi się obawiać tego ganku. Niebezpieczeństwo ze strony przeciwnego leśnika. A Move też wykorzystuje sytuację i podbiera sobie raptory, od których Trashy jest jeszcze spory kawałek oddalony. Widzimy również, że Trashy mimo wszystko wygrywa tutaj faktycznie jednym poziomem. O, widzimy, jak głęboko postawiona wizja przez Move'a. Bardzo dobry ruch tego zawodnika. Jeżeli on chce zagrać tutaj skuteczną Nidalee, czyli taką, która jest agresywna, ale tym za moment. Zostaje tutaj na smycz, ultimate przygwożdża Exilecha. Używany również ten United Cannon Barrage. Pojawia się Trash i mamy First Blooda na koncie Wundera za pomocą kanonady. Charge troszkę za późno się tutaj pojawił. Niestety. I Splice ugrywa tę walkę na swoją korzyść po raz kolejny. Świetnie, że się tutaj Trash pojawił. Czy widzi Charge z ultimate'ową move'a? Chyba tak. Nie. Exilecha. No to tutaj niestety musiał chyba wybierać między Exilechem a Move'em. Któryś z nich musiał zginąć w tej sytuacji. No i jak się okazuje, Gangplank wychodzi na tym w ogóle dużo lepiej. Oj, Kobi związany z tej do ściany. Ostrze Boomerang zbija go do 100 punktów życia. On będzie musiał się w tej chwili wrócić, oddać tę jedną falę minionów. Bardzo boli laning phase na Barda. Zobaczmy to wszystko jeszcze raz na powtórce. Zatrzymany w miejscu Senkax na rucie od Exilecha, ultimate jest od United, Senkaxa, ale jest jednak Exilecha faktycznie. Pojawia się Trashy, przygwożdża Move'a. Move otrzymuje obrażenia od kanonady, no i Elise, która na początku idzie pod AP, również te swoje obrażenia dokłada. Więc pech. Można to nazwać tylko w ten sposób, jest to pech. Ale 1-0 absolutnie tutaj nie przesądza o wyniku całego spotkania. Po prostu Splice będzie miał troszeczkę łatwiej, jeżeli postanowią tutaj zwyciężyć, ale w złocie jest wyrównanie, więc pomimo, że jest to pierwsza krew, pomimo iż... A ta pierwsza krew też specjalnie tutaj więcej nie daje od tego fraga. I zobaczmy, że ta włócznia czasem nie pomogła teraz jemu. What? Nie, Move zabrał tego raptora. No, how dare you. To wyglądało. No, Move bardzo wyraźnie zaznacza swoje terytorium, każda kucica zresztą to robi, nietrafiony kokon. Trashy bardzo się odznacza w tej grze, to muszę mu przyznać. Move też się stara, ale mimo wszystko Trashy świetnie czyta jego intencje, świetnie czyta jego zamiary. No i będzie teraz próba prawdopodobnie tej zgankowania z tunelem bota. Pojawia się Move niezobaczony na wardzie, ten Preyfade łapie Mikixa. Nietrafiona włócznia, Kobi musi uważać, ale Mikix raczej powinien być martwy. No to jest Exilech, to już jest koniec, to jest na pewno Kobi. Co ty tutaj, po co tu flaszałeś, po co używałeś heala jeszcze do swoich sojuszników, ale wciąż za późno pojawia się po raz kolejny Trash i Move na niskim stanie zdrowia, ucieka i tarcza! Się uciec. Tak, Mikix, nie, Splice, dlaczego? Trash i ucieka, Senkax również jest zbity teraz, tarczę od Senkoxa, ale nietrafiona włócznia, Root zostanie skastowany do końca. Czy uda się takiego złapać? Jest ultimate ze strony Senkoxa, Exilech musi uważać, bardzo dużo obrażeń zadała mu ta... Ale pajacerka. Uff, co tu się dzieje? Zobaczmy, że Wunder wciąż posiada kanonadę. Czemu on tutaj nie ultował tego bota? Bo ultował go ultować teraz, ale mimo wszystko to jest za późno. Nie ma many. Czaczy na pewno go zabije. Zaraz będzie flash. Nie. Nie, jednak nie. Shadow Dash na cooldown nie boli. Cierpliwość Boga. On nie chciał tutaj wykorzystać swojej samonerki po to, aby dobić przeciwnika. Chociaż podejrzewam, że gdyby spraszał jako pierwszy,
być może tutaj by ograł przeciwnika w ten sposób. Tak czy inaczej, tak nazwałeś to. No, po części jest to pajacerka i Unicorns of Love wychodzi teoretycznie w killach lepiej. Zobacz, ale... to jest Voidlingów. A, Malzahar. Typowy Malzahar. To jest typowy Malzahar, tak. Mimo iż Splice popełnił od tej bunt, straciło dwa fragi. Dwóch zawodników. To chociaż zabrało tego Infernal Drake'a, który w czasie wyjdzie o wiele lepiej, o wiele korzystniej. I pierwszy smog ląduje na korzyść zespołu Splice. Zobaczmy, co się działo na bocie raz jeszcze. Nadchodzi move, nadchodzi Hillsang, który bardzo mocno zaunuje Mikiksa i Exile, który również powinien tutaj zrobić dużo. Ale zobacz, Kobe wbrew pozorom, mimo tej tragicznej sytuacji, w jakiej się znalazł, zadał ogromną ilość obrażeń move'owi. I zobaczmy zaraz, ile tutaj pójdzie tarcz na move'a. Jest Mantra Shield, jeszcze tutaj udało się zabić mu Mikiksa. A ta kanonady nie było tutaj. Ja się zastanawiam, dlaczego kanonada nie była użyta, a to faktycznie brakowało kilku sekund. Gdyby była ta kanonada, ten teamfight mógłby wyjść na korzyść drużyny prowadzonej przez Yamato Kanno na pewno, na 100%. Ja tutaj myślałem, że Hillsang specjalnie autoatakami zbija tarczę Mazahara po to, aby go związać ze ścianą Cosmic Windingiem. Lechy, teleporty, odsęg akta, pytanie czy nie jest za późno. O, jest mimo strzał. Wszystko spowodowało to wystarczającą presję, żeby Exilech z Chachim sobie odpuścili. Bardzo dobry follow-up ze strony Sengkuksa. Chociaż też wiadomo, to go kosztowało trochę czasu, który mógłby wykorzystać na farmienie, chociaż... Z drugiej strony wiadomo, że obecność Exilecha na topie wymusiła reakcję Windinera zespołu Splice. Wciąż 2 do 1. Niespełna 1000 złota przewagi dla zespołu jednorodców miłości. Jeżeli chodzi o samą wizję, Unicorns of Love stara się ją tutaj zbudować raczej na południowej części mapy. Exilec zostaje złapany kokonem, obijany przez Trashiego. Stand United, move. Trash zostaje stantowany. Jedna beczka, druga beczka. Unicorns of Love wysadzone. O, Trashi! Aj, Cosmic Binding. Świetnie sobie ten radzi tutaj Hillsang. Mam wrażenie, że on trafił z Sengkuksa, a mimo to i tak. Ale ty mnie został skasowany do końca. Bardzo rzecz jego pojawia się tutaj. Mikiks jest rzucony pilar przyzonujący Hillsanga od reszty swoich sojuszników. Pojawia się Koi Piercing. Light, nie, tutaj nie ma obrażeń jeszcze. Co to się dzieje? Oni walczą po to, żeby powalczyć. Decaling odpalony, Exilek musi uciekać. Malefic Vision zadaje dużo obrażeń. Niemniej jednak... Wciąż bez wieży. Żaden z zespołów nie był w stanie tutaj podejść pod te struktury. Jest teleport zagrywany. Wunder już za chwilę znowu rozpocznie swój taniec. Chachin, który shadow dashuje przez przeciwnika. Ale to już jest ten etap, gdzie Gangplank zadaje dużo obrażeń. No ale nie trzeba zwrócić uwagę. Nie jestem pewny, ale chyba Tabi Ninja zmniejszają obrażenia od Q Gangplanka. Tak, tak. Bo jest traktowany jako autoatak. A czy się nie do końca taki sam autoatak. Nie bo zobaczmy, czy to jest empowered autoatak. Rapid Fire Cannon nie zwiększa zasięgu z Q Gangplanka. Mhm. Inaczej, jeżeli miałbym porównać Q Gangplanka, to porównałbym go do Mystic Shotu w Ezreala. To jest traktowane jako autoatak, albo inaczej, jest to skill, który nakłada efekty przy trafieniu. O. Tak jest lepiej. Czyli nakłada red buffa, nakładasz innej całą resztę. Okej. Okay. Okej. Okay. No tak, tak. Ciężko się tutaj nie zgodzić. Chociaż z drugiej strony otrzymujesz... Aha, bo to jest też efekt przy autoataku. Miałem na myśli tutaj masterkę bandita, tak? No właśnie, Hillsang. Świetny Cosmic Binding. Tak, Cosmic Binding. Hillsang razem twoje pajączki są złe. I faktycznie ten projekt był trafiony w sumie. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, ale tutaj nie ma co już do tego wracać. Jeżeli to byłby jakiś błąd albo niezamierzone działanie gry, na pewno szybko zostałaby wywołana pauza, pauza techniczna. No, w sumie bym się nie zdziwił. I tutaj poszedłby protest. I remake, bo tego jeszcze nie grali. Na Giantlecie. No tak. Widzę czaczki. Aaaa, tarcza. Rzeczywiście, oczywiście. Tarcza Malzahara. I to wyjaśnia wszystkie problemy. No i cóż, póki co Unicorns of Love prowadzi w zabójstwach. Kolejnym smokiem Mountain Drake, więc jest o co walczyć. Infernal i Mountain Drake, dwa najcenniejsze smoki w League of Legends, jeżeli chodzi o scenę personalną, się pojawiły. Więc stawka jest wysoka. Jak na razie Splice lepiej wchodzi, jeżeli chodzi o kontrolę tych obiektów na mapie. Z kolei wizja wciąż bardziej niebiesko na tej mapie, jeżeli można tak powiedzieć. Trinity Force u Gangplanka złożone. Teraz tylko wbić 11 level, wzmocniona kanonada. Większość tych tytułów mam wrażenie postawi move. Mimo wszystko. Zauważ, że on lubi stawiać takie głębokie warty w dżungli przeciwnika. Teraz też postara się o to, aby pomóc Hillsangowi zniszczyć to ten wizji przy, oponentów. No i podejście pod wieżę zewnętrzną na bocie, przynajmniej
przypadku minionów zespołu Unicorns of Love. Veritas dołączy do kolegów z zespołu. Minuta 18 do pojawienia się Mountain Drake'a na dolnej części rzetki. Złapany na smyczy Senkach z Exilechy, potężnego tutaj obida Mantra Kyo. No i pytanie, co robi w tych Senkach z Ultimate. Tutaj Exilech zostaje potężnie zjadany, tarcza gość tutaj na chwilę ratuje. Aj, ale chaotycznie ten teamfight został zagrany. Wie wszystko, Exilech upada. Co tu się wydarzyło? Trash jeszcze stara się tutaj zabijać. Stand United dostaje użyte kanonada. Aj, niewiele zabarku, żeby tutaj move został wysadzony i Trash uratowany. Do kolei Charlie stara się go teraz ci. Dużo się dzieje. Jakaś masakra. One się tłuką i tłuką. Tak bez większego tak naprawdę powodu, ale powiedzmy sobie szczerze, Exilech trochę zdał ciała, bo gdyby trafił swoim Q, to by zabił i być może nawet by przeżył przy level upie, ale jak się okazuje, no to niestety zbyt trudne było zadanie dla tego zawodnika. Senku świetnie wyminął Inner Flame, no i dzięki temu przetrwał ten atak i teleport na botlane, trafiony, nie trafiony jednak Temperate Fate i skancelowany teleport. Tak, za chwilę pojawi nam się kolejny smok, tak jak już mówiłem, tam na bocie jest move. Stara się zbudować wizję. Może będzie chciał instant podejmować tego jaszczura. Summoner's Rift. Zobaczę, kolejna gra i po raz kolejny Herald też jakoś niespecjalnie nietknięty. Dużo nie chcą o niego walczyć. A zazwyczaj było tak, że jak któryś już z zespołu decydował się na Nidalkę, to ten Herald prawie zawsze padał. Na korzyść właśnie teamu. Kiedyś tak, kiedyś tak. Kiedyś, nie tak dawno temu. Zobacz tę walkę jeszcze. Tajsekak fajnie tę walkę tutaj obrócił na swoją korzyść. Gdyby tutaj move nie flashował, to Senkak by przeżył, zgarnąłby jeszcze zabójstwo. I tutaj było też troszkę unlucky. Użyte Stand United i gdyby ta kanonada została użyta troszkę tam bardziej na prawo, gdzie move skakał, no to tak, move by zginął, Chachi by się tutaj nie pojawił. Gdyby. Dużo gdybań z naszej strony. No ale taki jest ten też mecz. Ciężko przewidzieć, co tu się dzieje, Hilisek złapany. Ale czy wystarczy obrażeń? Teraz zostaje przywiązany za pomocą Cosmic Binding do ściany, przez co nie mógł z pomocą tutaj zberstować Hilisanga. No i bardzo udaje się uciec. Pajączek wychwycił tą włócznię, która notabene teraz będzie mierzona w kierunku smoka, ponieważ Unicorns of Love podejmuje Mountain Drake'a. Unicorns of Love z Mountain Drake'em splice z Infernal Drake'em. Takie dosyć fajne rozłożenie sił, jeżeli chodzi o te buffy. Przez złapany, nie złapany, tam był też ward, więc... No i wciąż 4-3. Bez jakiejś znaczącej przewagi nie mieliśmy jeszcze okazji widzieć zagrywanych świetnie tych globalnych ultimate'ów. Brak presji na dolnej alejce. Jakbyś miał określić tę grę w jednym słowie, jakbyś ją określił? Cyrk. Pajacerka? Też. No to w dwóch słowach. Cyrk i nie, trzech. Cyrk i pajacerka. Hayat. XD. Tak jest, autoreklama. Właściwie tutaj reklama kogoś innego, ale już mniejsza. No i przerwany powrót do bazy Veritasa za pomocą pilaru od Michixa. Kolejnym smokiem będzie następny smok górski. Drugi na Summoner's Rift. Pierwszego zabrało jej Corps of Love. Totalny młyn. Też. Ale to w sumie nie jest jedno słowo, ale tak, zgadzam się. To jest też dobre opisanie sytuacji. Zwłaszcza mecz numer 3, ale 4 zapowiada się na bardzo podobny. Taki pilar jeszcze tutaj widocznie jak znika. No cóż, 18 minut bardzo dziwnych starć pomiędzy oboma zespołami. Przy czym Splice powinno tutaj trochę się uspokoić. Oni już walczą tutaj, naprawdę mają bardzo blisko, żeby wejść na te Worlds. Stand United, cały czas stara, pada kanonada. Musi tutaj tego dasha, mimo wszystko zostaje stauntowany. Dobry Temperate, Temperate Fate. Tak, zatrzymał te wieże. Fenomenalny, ale Chachi zobacz, obijany przez te wieże. Męczony również przez Trashiego, pojawia się tutaj nam również Wunder. Nie wysadził on niestety Exilecha, zabrakło tutaj zasięgu i sytuacja obraca się przeciwko niemu. Wunder zostaje w tej chwili zabity. Pomarańczka, tutaj prawie go uratował, ale niestety było za zero. Przeciwników. 2-0, Unicorns of Love znowu uzyskuje przewagę. I znowu dochodzimy do sytuacji, w której jeżeli nie uda mi się skończyć tego meczu wystarczająco szybko, dojdziemy do late game'u, gdzie im brakuje obrażeń i Splice prędzej czy później wygra. Tak widzę przyszłość, ale zobaczmy. Tak to wygląda na papierze, a jak będzie faktycznie wyglądać w praktyce, to różnie to bywa. Liga lubi zaskakiwać, co zresztą pokazywał poprzedni mecz. Poprzedni mecz to pokazał zdecydowanie więcej niż tylko zaskoczenie, to było... Powiem tak, no, Avakir się stiltował, nie wiem, nawet chyba wyszedł ze studia, musiał się przewietrzyć po tym, co oglądał, bo jak to cytuję, oczy mu krwawiły, jak oglądał to, co widział. Powtórka sytuacji na midzie, w sensie strasznie tutaj kampiony przez top lanera oraz tak, Jumpera. Bardzo, po raz kolejny pojawia się tutaj Stand United i Hilisang, to jest jak na razie MVP.
Według mnie, to co on robi tym bardem, to coś pięknego. Wykrzyknik bard. Miałem cię poprosić, żebyś zrobił dźwięki barda, ale... Już jeden raz za dużo. Ja już nic nie cosplayuję. Oj, Pawcio, no jakiś cosplay, dawaj. Nie. Ej, ludzie cię lubią. Halo, halo, ktoś tutaj miał robić cosplay po mnie, nie powiem kto. Okej, okay, ale ktoś miał mi przygotować ten cosplay, nie powiem kto. Zobaczymy, może coś wymyślimy jeszcze. Jest dużo czasu, jeszcze mamy Północną Amerykę. Chachi zaczyna czuć respekt przed piratem, który swoimi beczkami zadaje dużą ilość obrażeń. Tymczasem na środkowej alejce teraz straszy i pokazuje się. Ripel pozwoli mu odskoczyć od łańcucha, jaki zarzucił na niego Exilech. 2-0 we wieżach dla jednorożców miłości. Prawie 4000 sztuk złota przewagi w tej minucie. To już jest sporo. Splice wizja zbudowana na dolnej części mapy. Baron już żyje. Za kilka minut pojawia oj, się kolejny binding. Smog. Cosmic Binding po raz kolejny wiąże kogoś do ściany. Tym razem był to Trashy. No i w zasadzie to tyle z jego obecności w jego własnej dżungli. Exilech zadowoli się Blue Buffem za darmo otrzymanym od jakby darów losu dżungli przeciwnika. Jeżeli patrzeć też tutaj na samą farmę, nie ma zbytnio kogoś, kto bardziej odstaje jak w poprzednich grach, zwracałem uwagę na to, że Trashy raczej lepiej wychodzi, jeżeli mówimy o creepscorze, tak w tej chwili mów troszkę bardziej się tutaj odznacza. Ma prawie 100% kill participation. Więc to jest jego gra. Tak. Kolejna beczka postawiona. Chachi chyba za późno użył swojego Shadow Dasha i musi teraz uciekać. Wunder mu nie odpuści. Jest kolejna beczka. Kanonada była, ale jednak nie chciał jej Wunder tej marnować. Tym bardziej, że Chachi posiadał tego flasha. Woli ją zostawić na raczej jakieś tutaj pewne zabójstwo. Powiem tak. Kanonada dobrze, że została zachowana. Bo co najwyżej zabiłby Chachiego, ale tutaj też nie było do końca pewności. Zwłaszcza, że ten dysponował flashem. A ona będzie teraz coraz bardziej nieodzowna i... Aj, ta minigierka wygrana tutaj przez Veritasa. I to bardzo. Ale teraz uczę ten spell sheet. Oj, było blisko, move. Niemalże trafił przeciwnika. Ale wracając do mojej myśli, ta kanonada będzie teraz potrzebna w innych miejscach na mapie. Nigdy nie spodziewa się tego, kiedy twój zespół będzie potrzebował twojej pomocy. A to, że jest ten etap rozgrywki, gdzie posiadanie teleporta oraz ultimate pokroju Stand United 3 sprawia, że Wunder nie może sobie pozwolić na rzucanie swoich erek tam na prawo i lewo. On musi zachować je na momenty, w których one będą niezbędne. Wall po raz kolejny przejmuje inicjatywę. I to oni tutaj rozdają karty w tej grze. Podejmują top lane, nietrafione temperate fade, teleport ze strony Sengaxa. Oj, pilar, wybija move, ale tutaj sus był dostępny jak oczywiście, więc będzie bezpieczny. No i po raz kolejny uspokojenie akcji. Uda nawet się tutaj specjalnie kwapił do tego, żeby teleportować się na górną alejkę. Botlane będzie za chwilę oblężony przez jedną osobę, przez pirata. Chachi ma wciąż teleport, ale chyba tutaj Wall będzie chciał zabrać tę wieżę. Złapany z tej Helisa, gratuluje się magiczną podróżą. Trashy w ogniu walki w samym środku, wysadzony przez Veritasa. Kobi też zostaje przygłożony, nie może kompletnie nic w tym fajcie zrobić. Wunder w końcu decyduje się tutaj na teleport, ale chyba za późno. Czy wysadzi Mowa? Nie! Helisang świetnie niszczy beczkę. Unicorn. Exilech jeszcze stara się coś wyłowić, Senkuk zatrzymany, jednak nie, uciekł na odpowiednią dużą odległość, Wunder flash do przodu. Próba wyłowienia przed celu i teraz teleport. Wunder oraz Senkuk muszą być martwi, nie ma tutaj żadnej możliwości na ucieczkę. Move nadchodzi, jest flash ze strony Senkuksa, ale otoczony przez Chachiego, musi zginąć chwilę później. To samo zresztą dzieje się z Wunderem. No i Unicorns of Love rozbija szereg. Dlaczego Splice popełnia cały czas te same błędy? Cały czas dają się tutaj wyłapywać pojedynczo, cały czas rozdzieleni. I Baron. I dają wykorzystywać kompozycję. Let's go Trashy! Wall, gdzie jest która Trashy? Polega na stealowaniu. Znaczy nie na stealowaniu, tylko na wyłapaniu, pikowaniu pojedynczych celów, tak. Mikiksa zostawiony. Za darmo oddany Baron. No niestety. I powtórka. Trashy był zbyt daleko, nie mógł odejść tutaj. Chyba zapowiada się pełny best of five. Karma. I nie mam tutaj na myśli postaci, co prawda. Ale no, zobaczmy to jeszcze raz wszystko na powtórce. Kanada dorzucona, Trashy zmasakrowany przez zespół przeciwnika. I chwilę później zresztą to samo dzieje się z Kobim, który zajął naprawdę
słabą pozycję w tej walce, przez co w ostatecznym rozrachunku Splice zostało podzielone na dwa obozy. I nie rozumiem tej decyzji ze strony Wundera Sengoksa. Czemu oni nie uciekali? Czemu Sengoks postanowił, że okej, zostanę w okolicach wieży zewnętrznej i Wunder stwierdził, dobra, to ja ci pomogę. W efekcie oni oboje zginęli, zwłaszcza w momencie, w którym już ten teleport był dostępny i pojawiano się w tej całej sytuacji z Wiz Chachi. Bez sensu, tak, Wunder zabity przez Veritasa. Wieża. Baron. Nieciekawa sytuacja dla współprowadzonego przez Yamato Kanona. Już tracą już 8k golda. To nie jest... mała ilość kanonada w celu odpuszczowania minionów. Nie chcę oddawać już kolejnej struktury, gdyż pogrążanie się i ustępowanie wciąż pola będzie skutkować w końcu przegraną, tak? Chociaż trzeba przyznać, że też Splice ma dużo ciężej, jeżeli chodzi o utrzymywanie tych linii. Bardzo mocno rozpędziło się tutaj Unicorns of Love. Jaka to jest szansa? Wytrzymać do late game'u, poczekać na to, aż Wunder będzie zadawał ogromne obrażenia, Kobi, Sengoku również. Pojawia się nam Tetrashi i Chachi będzie obijany, ale czy starczy obrażeń? Chachi nie ma nic do escape'u, nie jest dostępny Shadow Dash, nie ma flasha. Chachi chyba tutaj wypadnie. Jest strzał. O nie, tarcza. Move! Ale unlucky. Heal, tarcza i włócznia. To wystarczyło, żeby ocalić Chachiego, który był w bardzo złej sytuacji. I Veritas, który pożyje dolną alejkę, niszcząc połowę punktów wytrzymałości w wieży inhibitorowej. Co to się dzieje? Walka na trzech frontach, jak Zidek zapany na kogo? Na max range'u! Aj, zabrakło obrażeń, w międzyczasie Veritas został wyjaśniony. Tam zrobił Veritas, mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć powtórkę. Dziewięć tysięcy sztuk złota przewagi. Co tu się dzieje? Co tutaj się dzieje? Ja nie mam pytań. Trafiony Kokon. Chachi ma totalnie gdzieś to, że bije go wieża. Dopiero teraz musi zacząć uciekać, ponieważ pojawia się Mihix. Chociaż czy na pewno? Trójka zawodników nie robi na nim wrażenia, a Unicorns of Love podchodzi pod wieżę, boże, pod Mountain Drake'a. Tak, mówisz, Mountain Drake rozdrażniony przez Mowa. I zapowiada się na to, że drużyna niebieska będzie mieć drugiego smoka górskiego. Przez co jeszcze lepiej będziemy tutaj puszować. Zobaczę, Splice ani jednej wieży w tej grze nie zabrało. Te niemrawe prawa na... ze no i tak, publiki. Mówiłem. Prosimy o powtórkę, powtórka jest. Troszkę spanikował tutaj Veritar ze Spell Shieldem. Oj, po prostu głupio wyłapać, nie ma co grać. Czemu tutaj flaszną w ogóle tak, jeszcze flaszną. Ja nie mogę. To nie miała szans się przetrwać. Naprawdę. Ja myślę, że to było bardzo błyskotliwa uwaga, Pawle. No co tutaj dużo się nad tym rozwodzić? Nie pomyślał. I tyle. I tyle. 10-4. Póki co. Na korzyść zespołu... To Ameryka kończy, aż Europa skończy. Czyli tak. Przepraszam, Ameryka czeka, aż Europa skończy. Tak jest. Tak więc nie martw się o to. Więc tak. Ameryka nas nie ominie, na pewno. A przypominamy, że ostatnie Best of Five w Ameryce Immortals vs. Cloud9. Dosyć ciekawe się zapowiada spotkanie. Oj, bardzo. To nie ulega żadnej wątpliwości. A z drugiej strony ciekawostka, chyba dzisiaj samą Europę skończymy w momencie, w którym do tej pory kończyliśmy obie Best of Five'ki. Jak do tej pory, przez ostatnie dwa dni. No śmiesznie. 9000 sztuk złota przewagi. Prawie możemy mówić o stomperze przed 30 minutą. Sengak na botlane stara się tutaj pokrzyżować plany Chachiemu. Kiedy jego reszta drużyny stara się przejść tutaj topem, ale ciężko coś zdziałać bez Barona. Oj tak, tutaj oczekiwanie na Barona będzie trwało. Cloud Drake z smokiem numer 3 na mapie, właśnie numer 4, zapany Trashy, ale uratowany przez swój zespół. Będzie mógł przeżyć jeszcze jakiś czas. Cosmic Binding trafiony mimo wszystko w Wundera, ale wiadomo, że na Gangplanka te cyceki na ogół nie robią aż tak dużego wrażenia z uwagi na pomarańczki. Kolejny Cosmic Binding trafiony, Hillisang świetnie tutaj gra tą postacią. Tak, oczywiście będziemy komentowali starcie Cloud9 z Immortals zaraz po tym, jak zakończy się Europa. No i cóż, nie ma tutaj jeszcze pokazanego timeru na Barona. Splice zerowa wizja na mapie, nie widzą kompletnie nic. Oddają cały czas pola. Wall. Czy będzie powtórka z poprzedniej gry? 50 minut? Mówiłem ci, że to jest półtorej godzinki. No, rozciąć się wygodnie, Pawcio. Tutaj nigdzie się nie musisz spieszyć. Jeszcze tutaj zawodnicy obu zespołów pozwolą nam posiedzieć w fotelach komentatorskich przez najbliższe pół godziny.
Następnym smokiem Cloud Drake, czyli Infernal, przepraszam, oceanicznego już w tej grze nie zobaczymy. W sumie Cloud Drake chyba będzie tutaj ostatnim smokiem. O ile się nie mylę. Poza Elterem oczywiście. No i cóż, wciąż jednak ciężko przewidzieć, który zespół wygra, bo tak jak mówię, to jest déjà vu z meczu numer 3, miałem powiedzieć, z meczu numer poprzedniego, gdzie Unicorns of Love miało fenomenalną sytuację do zwyciężenia w spotkaniu, po czym z jakiegoś powodu stwierdził, że warto byłoby strołować kilkakrotnie i Sprite to bardzo bezlitośnie wykorzystało. Tutaj może być identyczna sytuacja mieć miejsce, z uwagi na fakt, że w late game niewątpliwie Sprite skaluje zdecydowanie lepiej. No i cóż, od jakiegoś czasu nie mamy okazji oglądać jakichś większych walk drużynowych. Splice chce tutaj jeszcze troszkę tę grę przeciągnąć, licząc na to, że ich kompozycja wypadnie lepiej w late game'ie. Kobi od tej pierwszej gry bardzo słabo się prezentuje. Tak jest. Chachi wysłane na daną alekę, żeby przepuszować tą linię. Tak jest, Riot. Lecimy. Problemy techniczne. Kocham to! Kocham tą robotę! Uwielbiam to, kiedy przez dwa dni wszystko idzie jak spotka, a teraz nagle Kobi zostaje złapany i zamordowany. Teraz jest złapany jeszcze tutaj na smyczy. Użyty zostaje Ripple, Mikis przygwożdżony, zostaje do ściany, pojawia się Wunder na plecach. Aj, ta beczka! Troszkę unlucky, nic kompletnie Wunder tutaj nie zrobił. Triple kill? 3 za 0. To może być koniec? Czy Unicorns of Love skończy tę grę? No zobaczmy, Kanada dorzucona. Czy oni są w stanie wygrać? Przepuszczowują właśnie inhibitor. Nie, wycofają się po inhibitorze, nie będą chcieli ryzykować. Za bardzo się boją tutaj. A nie, Wunder, co on robi tym gangplankiem? To jest raz, a dwa też timery w pozorze nie są aż tak wysokie. Niemniej jednak bardzo fajnie wykorzystali sytuację. Momentalnie wykorzystali fakt, że przeciwnik gdzieś się spozycjonował i to jest kolejny baron dla tego zespołu. Drugi baron w tej grze. Kolejne kille. Stomper totalny. Będę naprawdę zdziwiony, że jest Splice mógł być jeszcze do tej gry. Ale wszystko jest możliwe, tak. No zobaczymy. Raczej aż tak duże cuda to ja nie wierzę. Zobaczymy co się... Aha, no tak, typowy Heelsang. Jego Bard, który z zaskoczenia wziął Kobiego. No i nagła posypanie się obu zawodników zespołu Splice, które no, nie spodziewało się tak agresywnego ataku z strony, gdzie właściwie wardów nie mieli. I to jest ich błąd. Tutaj Wizja przegrała i to starcie. 50 sekund do kolejnego smoka, ale... To jest tylko taka formalność, po prostu go zabrać, bo jak jest na mapie, to czemu też go tutaj nie zabierać? Najbardziej wysunięta struktura poza bazę drużyny Splice jest to wieża wewnętrzna na topie i ona prawdopodobnie będzie tutaj padała celem wall. Z kolei Splice wciąż mimo 32 minuty nie zabrało ani jednej wieży. Ani jednej. Czy mówimy tutaj o dominacji, Hayate? Tak, to jest dominacja. No to wychodzi. 13 tysięcy sztuk złota przewagi, niemalże, ze strony Unicorns of Love. 6 do 0 w wieżach, 2 barony, Mountain Drake'i 2 również. Jeżeli oni to przegrają, to będą pod ogromnym wrażeniem. Ale z drugiej strony, jeżeli przegrają to starcie, to oni nie mają prawa pojawić się na Worldsach. Jakoś tą przewagę sobie trzeba zbudować, tak? Czyli poziom reprezentują na pewno. A ten brak wykończenia zawsze da się jakoś nadrobić. Kwestia treningu. No, nie wiem, kłóciłbym się tutaj w sumie, bo już widzieliśmy takie zespoły, które potrafią zacząć, a nie potrafią skończyć Origin. Więc, no, wiesz, wypracowanie przewagi to jedno, ale ostatecznie mecz wygrywa ten, kto wygrywa mecz, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało. I Splice już udowodniło, że potrafi wygrywać nawet kiedy przegra early, nawet mid-game. Teraz przebicie się przez wieżę inhibitorową na topie Mikis w tarapatach, ale dobra kanonada, jeszcze dodatkowo pilar. Zużycie tutaj tarczy przez Exilecha na Veritasa. I tyle, podczas gdy Chachi pracuje bardzo dzielnie nad dolną alejką. Jest zburzona ta wieża, wymienięte beczki. No i Unicorns of Love znowu robi to, co robiło w grze numer 3, czyli tutaj bardzo szeroko puszuje dwoma alejkami naraz. Trash jest zmieciony, jest użyty Ripple, ale czy mu się uda tutaj uciec? Move złapany na ultimate od Alzahara i zobaczmy, Sekuk w tarapatach, ale zabija on Move'a. Mimo wszystko te obrażenia były wystarczająco duże, wciąż jednak Unicorns of Love puszuje. Unicorns of Love idzie za ciosem, zabiera wieżę za wieżą, Sekuk zostaje to jeszcze złapany. On upadł. No i czy War skończy tę rozgrywkę? A i te beczki nic prawie tutaj nie biją. I cóż, Unicorns of Love niepowstrzymane cały czas atakuje wieżę teraz przy Nexusie. Pozostało już tylko i wyłącznie zniszczenie trzeciego inhibitora. Nie ma opcji.
W sensie, nie ma szans, Splice musi to przegrać. Bo kiedy tracisz 3 inhibitory i jesteś w plecy aż tak bardzo, to szanse na obronę są zerowe. Thrash jest złapany na ultimate od Barda, odpalony decaling, który Chachi wchłania na siebie bez żadnego tej remorsu. I zobaczmy, gra. Jeszcze jest magiczna podróż, Focus, Nexus i let's go, game number 5. 2-2, czyli